Dzień dobry, Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Twoje pomoc i wsparcie w tym, jak może działać potencjał Twojego ciała, jak pokierować się w stronę odzyskania i wzięcia swojej kobiecości na nowo, Twoje wsparcie w relacjach i emocjach związanych z tym, co się dzieje wewnątrz relacji. Dzień dobry i zapraszam Was na wideo, które poświęcam dzisiaj różnicy między przyjemnością a tą przyjemnością, która jest powiązana stricte z seksem. <grych> Zanim przejdę do wideo, zerknij na opis filmu i zapisz się na mój newsletter. Wrzucam tam treści, którymi mi się nie podzielę na YouTube albo na moim Facebooku czy Instagramie, bo odrobinę boję się algorytmów, które groziły mi już i blokowały, że moje treści są nawołujące do pornografii. Co nie jest do końca prawdą, ale no rzeczywiście algorytmu nie oszuka, że on jest automatyczny. Ale... Chciałabym, żebyście skorzystali, jeżeli jesteście zainteresowani, to wbijajcie. I jeżeli jesteś kobietą, która chciałaby odzyskać swój seksualny potencjał, otworzyć się na niego i też na swoją kobiecość, bądź zerknąć, w jaki sposób może wpłynąć na dynamikę swojej relacji, w której jest, to pod opisem filmu jest też link do zablokowania spotkania ze mną. 45-minutowej konsultacji, która jest za darmo i do niczego nie zobowiązuje, ale gdybyś potem uznała, że chciałabyś wejść w głębszy proces przy mnie, super i zrobisz mi w tym wielką przyjemność i masz moje 100%. A jeśli nie, to jest też całkowicie ok. Cieszę się, że będę mogła Cię chociażby naprowadzić. A teraz przechodząc do wideo. Nie macie trochę wrażenia, że zmieszaliśmy pojęcie przyjemności i sensualności bezpośrednio z seksem? Bo ja mam takie wrażenie. I teraz, i im dalej w rozwoju jestem, im więcej kobiet jakby przeszło przez, e, przez procesy ze mną i, i mężczyzn również, tym bardziej widzę, jak bardzo powiązaliśmy znaczeniowo przyjemność i sensualność z seksem, właśnie. A to tak nie do końca działa, wiecie? I w pewien sposób robi nam szkodę. I ja dzisiaj chciałabym uczulić i. Może zaprosić Was do rozważań, jak ewentualnie zauważyć tę szkodę, bo przyjemność i sensualność są takimi rzeczami, które no, są aspektami naszej natury, z jakimi się po prostu rodzimy. One jasne mogą przerodzić się i wpłynąć na seksualność i ekspresję seksualną w seksie, ale są kompletnie niewinne i my, jako niemowlęta, już jesteśmy w nie jakby doposażeni to jest nasze takie naturalne, totalne uzwojenie niemowlęta pragną bliskości pragną ekspresji siebie pragną całkowitego zespolenia i też takiego odsunięcia żeby zobaczyć jak bardzo są indywidualne i pragną być za to no wiecie kochane i my mamy takie jako dorośli również pragnienia chcemy być zarówno w bliskości takiej jak ją rozumiemy i czujemy i intymności i powiązaniu jak i w uznaniu wobec naszych indywidualnych natur jako kompletnie indywidualne istoty. Tego również bardzo pragniemy. I ten paradoks to nie jest problem do rozwiązania, tylko sprzeczności, które bardzo pozornie są sprzeczne, ale tak naprawdę wzajemnie uzupełniające. To jest coś, co mamy do rozwikłania jakby i do czerpania energii z tego, w którą stronę bardziej na tym etapie rozwoju jestem, czego bardziej potrzebuję, na tym etapie w tych dynamikach relacji i w tych emocjach, w jakich jestem. A nie, ja jestem bardziej za tym albo bardziej za tym, bo tu biorą się problemy w relacjach. Ja o czymś podobnym już też mówiłam, o paradoksach miłości i o tym, ile się nauczyłam z mądrości, jakie ja słyszałam spod y, pobliskiego kebaba. I załączam te filmy do wideo, jeżeli chcecie, to posłuchajcie, jak macie ochotę. A jak nie, to jest też ok. Ale wróciwszy do tematu, weźmy taki prosty przykład. O ile dobry seks zawiera w sobie dużo elementów przyjemności i sensualności, takiej otwartości, płynnego takiego pobycia w tej przestrzeni, okay, o tyle sam seks może być z tego obdarty i wówczas jest no taką... no chyba... Myślę, że wielu z nas doświadczyło czegoś takiego. To jest po prostu takie spuszczenie napięcia, po którym no niespecjalnie czujemy się jakoś wzmocnieni. A może czasami nawet y, czujemy niesmak... Y, w moim dawnym życiu tak bywało. Jest mi przykro, że tak bywało, no ale to, takie to było. Gdyby nie, to pewnie to bym nie wzrosła do tego poziomu. Wiele moich klientek też to przechodzi. Moich klientów również, bo mężczyźni też czasami nie czują się ok po seksie. I tu trzeba się temu przyjrzeć po prostu, bo to może tylko oznaczać, że coś jest nie tak w relacji. Coś jest nie tak w ich relacji z nimi, coś jest nie tak w ich relacji z kobietami, coś jest nie tak. Kobietach, które coś wynoszą w tę relację, ale trzeba się temu przyjrzeć. Nie ma co przerzucać się, kto jest czemu winny, tylko poszukać, jak możemy coś z tym zrobić, ewentualnie. Przyjemność i sensualność to są aspekty, które mogły zostać seksualizowane i to za bardzo. I ten przykład, który chciałabym podać. Moja serdeczna przyjaciółka opowiadała mi, że jej mężczyzna. Miał kolegę, który to kolega, akurat rozstał się ze swoją żoną. I ten kolega był na tyle załamany i na tyle potrzebujący pomocy, że partner mojej przyjaciółki zaprosił go do nich. Oni spędzili wspólnie wieczór i ten wieczór wyglądał tak, że oni to go trochę pocieszali, to go trochę wysłuchali. A w końcu, no, po niedługim czasie, usiedli do oglądania filmu i pizzy, i tak sobie po prostu siedzieli i oglądali film. Z tym, że to, co mówi moja przyjaciółka, myśmy byli wszyscy przytuleni. Po prostu. Ja siedziałam między nimi i, i, i mój partner obejmował mnie ramieniem, a, a on z kolei, nasz wspólny przyjaciel, on jakby był przygnął do mojego ramienia i po prostu tak byliśmy. I moja przyjaciółka mówi, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić chwilami. Mówi, bo o ile to było spoko i było bardzo takie no, bliskie, oni też czerpali z tego taką bliskość. Wiedzieli, że się wspierają wzajemnie, że w tym procesie żałoby, w którym on jest, no, dzieje się teraz jakiś taki akt zbliżenia, oczyszczenia, takiego wsparcia i, i dobroci, takiej podzielonej dobroci. O tyle przez jej głowę przemykała taka myśl, czy to jest okej. Okay? Czy to jest ok, że, że, że my się tak dotykamy? I teraz o tym mówię. To jest subtelna sytuacja, choć dla niektórych może być bardzo brutalnie przedstawiona. Bo dla mnie na przykład to jest subtelne. Ale to jest subtelna sytuacja, która pokazuje, jak bardzo kulturowo łyknęliśmy, że jakikolwiek dotyk może być po prostu postrzegany jako seksualny. Podam inny przykład. Mam przyjaciółkę, z którą też zrobiłam rozmowę na tym kanale. Z Nalają Czekaną. I jeżeli chcecie, to ją obejrzyjcie. Ten materiał jest naprawdę świetny. Sama do niego czasami wracam, bo Nalaja dzieli się tam wspaniałymi przemyśleniami na temat tego, co to znaczy w ogóle być silną kobietą, i, i jak bardzo ta siła i niezależność nam totalnie szkodzi, i lepiej to zostawić. Także załączam. I Nalaja wspominała o tym, że jak na co dzień, tak jak na co dzień mieszka w Peru. Tak, pojechała do. Nie pamiętam teraz, to była Szwecja bądź Dania, ale była tam. I przechodziła chyba akurat z metra na ten. wiecie. tą platformę, tak? Wychodziła z metra na platformę. Eee, czy dworzec po prostu. Dobra, wychodziła z metra, nieważne. I miała swoją córeczkę w wózku. I teraz to nie było dla niej takie proste, żeby wyjść z metra, e, bo tam był podest. I i ona się z tym trochę szamotała i zauważyła, że paru mężczyzn dookoła, tak jakby zerkało na nią i mieli taki cielesny odruch, żeby wstać i pomóc, ale tego nie zrobili. Mieli taki cielesny odruch, żeby po prostu wstać. Jeden się nawet tak, ale się cofnął. I to było coś, co było dla niej bardzo interesujące, bo gdy na przykład jest w Peru albo w Meksyku, to tam, gdy jest na przykład z dzieckiem, wchodzi do sklepu, to ludzie dookoła, jak gdyby po prostu sami się oferowali, to ja mogę poczekać z dziewczynką, albo to ja mogę iść z tobą i ja ją zabawię. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli dźwiga coś albo ma coś do przeniesienia, to zawsze jest ktoś, kto po prostu chce pomóc. I to jest takie naturalne dosyć. I to, co ją właśnie uderzyło, to to, że w Danii, no właśnie, czy tam w Szwecji, tam naprawdę nie pamiętam tego kraju, <laughs> ale tam tego nie było. I. Wspólnie podczas tej rozmowy trochę doszłyśmy do wniosku no z czegoś się to bierze, że no jednak do matek i dzieci, czy do dzieci szczególnie nie powinno się jakby podchodzić tak za blisko, bo jednak jest nad, nad tym jakaś stygma. I znowu ten, ta kwestia tego dotyku, na ile on został seksualizowany, że odczuwa się. Chęć pomocy, ale chcemy się z tego wycofać <gry> tylko po to, żeby uniknąć kary i osądzenia za coś, co mogło być niewłaściwe albo nie okay. Sensualność i przyjemność zostały również wrzucone do takiego worka, bo dzieci na przykład same z siebie po prostu podbiegają. Czasami chcą się przytulić, podotykać, pozaczepiać. I tak jak to obserwuję, wielu starszych ludzi również tak ma. Gdy bywam pomiędzy starszymi osobami, to to jest naturalne, że się gdzieś tam dotykamy, po prostu przytulamy. Jest dużo takich, wiecie, muśnięć i to jest całkowicie naturalne. Ale zostało tak silnie wrzucone w taki woreczek, że to jest seksualne, że automatycznie wzbudza taki co ty robisz. Można spojrzeć na sensualność i przyjemność poza samą sferą seksualności i ekspresji seksualnej i seksu per se. Można. I to jest super, bo sensualność i przyjemność jest od początku naszego życia i zostaje z nami do końca. Zmysłowość, takie poczucie, że jesteśmy w połączeniu z własnymi zmysłami, co jest też esencją sensualności to jest coś takiego, co pozwala nam czerpać, no właśnie, połączenie z dotyku z drugim człowiekiem, ze sobą samym, czy ze sobą samą i poczuć właśnie, przede wszystkim, no właśnie, po prostu czuć. I czy to jest rzeczywiście seks per se, albo seksualne per se? No nie, to jest po prostu informacja zwrotna, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, intensywne, czy słabe, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy uważam to jako głupie, czy jako ciekawe. To jest po prostu taki feedback dla nas. Ale widzę taką niefajną właśnie tendencję, żeby jakąkolwiek formę czułości i otwarcia na czułość wrzucać właśnie w taki worek. I wydaje mi się, to już nie okej. Okay. pamiętam taką bardzo dziwną sytuację w ogóle, że. Ja jestem osobą bardzo otwartą na czułości właśnie często dotykam po prostu. Po prostu dotykam. No. <laughs> I moi przyjaciele o tym wiedzą, że, że na powitanie jest zawsze uścisk, że od czasu do czasu też ich tam nie wiem, dotknę po ramieniu czy po dłoni i podczas rozmowy. I to jest takie naturalne, ja jestem bardzo ekspresywna. I, i to jest ok. Moi znajomi to wiedzą. Ale pamiętam, któregoś razu będąc w nowym towarzystwie, jak rozmawiałam akurat z moim bratem i. My się po prostu jakoś tak, wiecie, czasami je spontanicznie przytulamy. I pewna osoba w tym towarzystwie, wiedząc już, że my jesteśmy brat i siostra, jakby, eee, co Wy robicie w ogóle, nie? To jest ochydne. Jakby, serio? <grym> to, że dwie osoby się przytulą, że są z jednej rodziny, to jest obrzydliwe? Bo jakby, no dobra, będąc w tym towarzystwie, myśmy dopuścili mimo uszu, ale dziś, jak o tym myślę, to zastanawiam się, jak bardzo mamy... Ograniczone spojrzenie po prostu na bliskość. Nie macie takiego wrażenia czasami? Ja w każdym razie na ten moment nie chciałabym, żeby to wideo czy treść, którą przekazuję namawiały do tego, żeby się teraz dowdykać. Namawiały do czegokolwiek, o czym wspominałam. Absolutnie nie. Ale powiem tak. Może warto się po prostu zastanowić. Może warto się zastanowić. W niektórych hasłach takie, nie, to jest seksualizujące, nie seksualizujmy dzieci i w ogóle. Kto tak naprawdę seksualizuje? <grym> Kto to robi? Gdzie jest ta granica? Czy to nie jest już tak naprawdę już wbijanie się w tak, wiecie, ciasną, ciężką zbroję, po prostu niedotykalności i, i w ogóle granic, barier i, i takiej otoczki, żeby tylko... Nie wchodzić w jakąkolwiek interakcję tylko dlatego, żeby nie dostać jakiejś łatki? Tylko dlatego, że możemy być źle ocenieni albo osądzeni? Kto osądza tak naprawdę? Czy my, czy jacyś nasi wyobrażeni, oni? Chciałabym Was zostawić z przemyśleniem, które będzie już tylko Wasze. Mam nadzieję, że to wideo też w jakiś sposób, no właśnie, zaprasza po prostu do przemyśleń. Chciałabym, żebyście sami zredefiniowali, co jest Waszą definicją sensualności, bliskości, przyjemności i seksu. I jak one się wzajemnie przenikają. Bo przyjemność jest bardzo szeroka. Przyjemność z jedzenia. Przyjemność ze świeżego powietrza. Przyjemność z na przykład pięknego widoku. Przyjemność z patrzenia na ukochaną osobę, kiedy wychodzi spod prysznica, a jest nago jeszcze. Przyjemność z po prostu bycia czasami. Taka obejmująca przyjemność z tego, że, że się żyje. Sensualność, jako połączenie z tą przyjemnością. Czuję wszystkimi zmysłami ten, tęże przyjemność. Sensualność, czuję wszystkimi zmysłami całą nieprzyjemność. Czuję to i pozwalam sobie na to, żeby to czuć. I takie połączenia, takie definicje, które są moimi, ja mówię teraz, jakie są moje, one mi bardzo pięknie służą w seksie. Otwierając się na przyjemność, w połączeniu ze swoimi zmysłami i w ekspresji seksualnej, które budują wspaniałe życie erotyczne. Jeżeli którekolwiek z tych rzeczy, które mówię, rezonują też z Wami, to pożyczcie je sobie, weźcie jako swoje. Też o to mi chodzi. Jeżeli nie rezonują, to jest całkowicie okej. Okay. Nie muszą i nie mają nawet. Chcę, żebyście naprawdę sami wyrobili swoją opinię, ale w oparciu o to, co wy czujecie, że jest wasze. Bo ja wiem jedno. To na pewno nie jest moje, żeby kojarzyć wyraz bliskości. Między na przykład członkami rodziny, między przyjaciółmi, z seksem. Tak perse, Na pewno to nie jest moje. I nigdy więcej nie będzie. A tymczasem życzę Wam przemyśleń. I nowych odczuć oraz przyjemności, mniemośności i soczystości. I do zobaczenia w następnym odcinku.